Boża wierność a ludzkie błędy. Wśród starotestamentowych świadków wiary, z którymi zapoznaje nas 11 rozdział listu do Hebrajczyków, wymieniony jest także Jakub wraz ze swoim namiotem i laską. Jak mówi to list do Hebrajczyków, 11 rozdział, 9 werset oraz 21 werset. Obie te rzeczy są bardzo ważne. Jakub mieszkał w namiocie z Abrahamem i Izaakiem, a umierając modlił się wsparty o wierzch swojej laski. Już w naszych poprzednich rozważaniach, które wielokrotnie tutaj mieliśmy okazję mieć przy Słowie Bożym, wielokrotnie wspominaliśmy o tym, że namiot odgrywał wielką rolę w życiu Abrahama. Był on symbolem jego życia jako cudzoziemca i pielgrzyma na tej ziemi. Jest to szczególny dowód łaski Bożej, że pod tym względem w liście do Hebrajczyków Bóg stawia Izaaka i Jakuba na równi z Abrahamem. Jest napisane: przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Tak mówi nam właśnie list do Hebrajczyków, 11 rozdział, werset 9. Co się tyczy ziemskiego domu Izaaka, to poszedł on w ślady swojego ojca, a Jakub w ślady dziadka. Jednak żaden z nich nie oddaje w pełni charakteru Abrahama jako cudzoziemca. Szczególnie Jakub jest typem człowieka myślącego w sposób ziemski. Od początku realizuje swoje plany i przez większość swojego życia chodzi własnymi drogami. Bóg w swojej wierności nie opuszcza tego słabego wierzącego. Jego oko z miłością spoczywa na Jakubie pomimo jego błędów i Boża ręka prowadzi go do błogosławionego końca. Zanim przejdziemy do dokładniejszego rozważania, powiedzmy kilka słów o potomkach Jakuba. Wiemy wszyscy, że gdy ziemię obiecaną nawiedziła ciężka klęska głodu, Jakub podążył z całą swoją rodziną do Egiptu, gdzie jego potomkowie pozostali przez kilkaset lat. Gdy stali się niewolnikami, byli uciskani i wykorzystywani. Bóg zainterweniował i wyprowadził ich z Egiptu. Na pustyni, przez którą Bóg przeprowadził lud do Kanaanu, z powodu swego uporu znów zostali mieszkańcami namiotów. Jednak to, czego tam doświadczyli, było dla nich niezbędne. Po pierwsze, musieli nauczyć się władać mieczem w walce przeciw licznym i silnym mieszkańcom Kanaanu. Po drugie, Bóg chciał wypróbować ich wiarę, aby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie, jak mówi nam 5 Księga Mojżeszowa, 8 rozdział, 2 werset. Równocześnie doświadczyli Bożej wierności, której w Kanaanie już tak nie odczuwali. Bóg nie poskąpił ludowi izraelskiemu niczego podczas jego wędrówki przez pustynię, ale w każdej sytuacji okazywał mu swą wierność i gotowość pomocy. Izrael niewiele dał dowodów na to, że zasłużył na nazwę ludu Bożego, tak, że Bóg musiał bardzo często karać go poprzez sąd. Kilkaset lat później w ziemi obiecanej, w czasach, gdy Izrael odstąpił od Boga, spotykamy Jonadaba, syna Rekaba, idącego w ślady patriarchów. On również nakazał swemu domowi i potomstwu, by po wszystkie dni swego życia nie budowali domów murowanych, ale mieszkali w namiotach. Rekabici wiernie przestrzegali polecenia swego ojca Jonadaba i to nawet w czasie, gdy królestwo Judy odpadło od Boga i chyliło się ku upadkowi. Mieszkali oni w namiotach, nie uprawiali ani roli, ani nie zakładali winnic, co pokazuje, iż byli
przechodniami i dlatego otrzymali Bożą obietnicę. Nie braknie w rodzie Jonadaba, syna Rekaba, po wszystkie dni takiego, kto by stał przed moim obliczem, jak mówi Księga Jeremiasza 35:19. Warto to porównać z opowiadaniem zapisanym w II Księdze Królewskiej, rozdział 10. Niestety, życie Jakuba w większości nie było miłe Bogu oraz nie było dobrym przykładem dla jego potomków. Jakub myślał w sposób przyziemny, ziemski. Szedł drogą samolubstwa, a nawet chciwości i bezwstydnej niewierności. Jednak mimo tego jego imię zostało wymienione razem z Abrahamem. Co za łaska! Jego życie było niejako ucieczką od oblicza Bożego, lecz poprzez błędy, jakie popełniał, nabywał mądrości, doświadczenia i poznawał, jak Bóg jego ojców zawsze śpieszył mu z pomocą i wiernie przy nim stał. Przykładowo odejście Jakuba z domu Labana było ucieczką z ręki nieprzyjaciela, uwolnieniem się z sidła. Można to porównać do ucieczki Izraela z Egiptu. Laban był dla Jakuba tym, kim faraon dla narodu izraelskiego. Haran zaś symbolizuje Egipt. Laban chciał jeszcze dłużej zatrzymać Jakuba jako swego sługę albo odprawić go z niczym. Jednak Pan udaremnił jego zamiary. Później coś podobnego uczynił dla Izraela, gdy gnębił go faraon. Zarówno Laban, jak i faraon widzieli dowody Bożego działania, każdy w swoim czasie, lecz żaden z nich nie był przedmiotem jego miłości i troski. Pan pragnie być z nami jedno, ale przede wszystkim my musimy chcieć być z Nim jedno. On chce, by między Nim a nami panowała doskonała harmonia. Czytamy, że Pan w końcu zwyciężył Jakuba i mocował się z nim pewien mąż, aż do wzejścia zorzy. To była Boża odpowiedź na jego modlitwę. Ezaw, pierworodny syn Izaaka, miał wiele lepszych cech niż Jakub. Po ludzku patrząc, wolelibyśmy dać pierwszeństwo Ezawowi zamiast Jakubowi. Rebeka musiała zrozumieć jeszcze zanim narodziły się dzieci i popełniły cokolwiek dobrego lub złego, że Bóg jest nieograniczony i że jej plany i upodobania muszą dostosować się do jego woli. Bóg postępuje tak, jak jemu się podoba. Któż może mu powiedzieć, co czynisz? Dla człowieka nie ma nic trudniejszego, jak uznanie Bożej Wszechmocy. I ukorzenie się przed nią i pod nią, gdyż ona niejednokrotnie kładzie kres naszym niewłaściwym pragnieniom, celom i uczynkom. Niektórzy pytają, jak Bóg może pozwolić, aby ginęli ludzie uczciwi, szczerzy, usiłujący dobrze postępować, a innych, którzy żyją w grzechu i niemoralności, Bóg zachowuje. Czy to jest sprawiedliwe? Bóg nie zważa na nasze pozornie słuszne, a jednak nierozsądne i przewrotne myślenie, lecz ułaskawia tego, kogo zechce. Dlatego Bóg nie patrzył na pozornie dobre cechy Ezawa, człowieka, który zresztą odrzucił Bożą łaskę. Działał zgodnie z boskim autorytetem. Działał zgodnie ze swoim boskim autorytetem według swoich wiecznych postanowień. Wiara bez zastrzeżeń uznaje nieograniczoność Boga i podziwia Jego postępowanie zarówno wtedy, gdy okazuje On łaskę, jak i wtedy, gdy sądzi. I z uwielbieniem patrząc na Niego powtarza za apostołem: o głębokości, bogactwa i mądrości i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. List do Rzymian 11:33. Powiedzmy teraz o lasce Jakuba.
W Starym Testamencie laska odgrywa wielką rolę. Któż nie słyszał o lasce Mojżesza czy Aarona? Każda z nich ma zupełnie odmienny charakter. Laska Mojżesza była laską autorytetu, znakiem szczególnej mocy. Nią Mojżesz sprawował plagi egipskie. Laską rozdzielił Morze Czerwone, wyciągnął ją na nieprzyjaciół Izraela i uderzył nią w skałę. Laska Aarona pokazuje nam natomiast łaskę Bożą, która ze śmierci wydobywa życie. Podczas jednej nocy laska wypuściła pączki, później kwiaty i dojrzałe migdały. Potem została na Boży rozkaz zaniesiona do namiotu świadectwa i tam złożona przed Bożym obliczem. Właśnie laska, właśnie ta laska, kapłana Aarona, a nie laska Mojżesza, mogła poprowadzić lud do ziemi obiecanej. Tak jak i wtedy, tak i teraz, tylko łaska. Łaska ratuje i daje życie wieczne. Jakie znaczenie ma laska Jakuba? Laska ta była towarzyszką jego samowolnych dróg. Jakub w biedzie i w słabości z laską w ręku przekroczył Jordan. Mówiąc o niej, może pochwalić się tylko ubóstwem i słabością, ale także łaską i wiernością Bożą, których doświadczył. Pierwsza Księga Mojżeszowa 32:10. U Jakuba nie jest to laska mocy czy łaski Bożej, lecz prosty kij wędrowny w ręku słabego, błąkającego się pielgrzyma. Potwierdza to sam Jakub, odpowiadając na pytanie Faraona dotyczące jego wieku. Czas mojego pielgrzymowania wynosi 130 lat. Krótki i zły był czas życia mojego i nie dosięgnął lat życia ojców moich w czasie ich pielgrzymowania. Pierwsza Księga Mojżeszowa 47:9. Dla niego jako pielgrzyma było to trudne, że musiał powiedzieć tak o swoim długim życiu. Z wielkim żalem spoglądał na swoje dawne błędy. W jego życiu nie było nic, co mogłoby go w jakiś sposób usprawiedliwić. Jakież to jednak błogosławieństwo, że miał taką świadomość. Czy nie jest to znaczące, że dwukrotnie czytamy, iż Jakub błogosławił Faraona? Dzięki Bożej łasce Jakub jest tu pokazany jako ktoś znaczniejszy od Faraona, bo mniejszy od większego otrzymuje swoje błogosławieństwo. Tak mówi nam list do Hebrajczyków, 7:7. Czasu, jaki Jakub zmarnował, nie mógł już odzyskać i ta prawda dotyczy wszystkich ludzi, i mnie, i ciebie. Ponieważ Jakub miał świadomość, że popełnił w życiu wiele błędów i otwarcie przyznał się do nich, Bóg to przyjął i wprowadził go na to wspaniałe stanowisko, na którym widzimy go przy końcu życia. Odtąd Jakub miał świadomość tego, kim jest, oraz posiadał głęboką bojaźń Bożą. Gdy rozmawia ze swoim synem Józefem lub gdy błogosławi go i jego braci, widzimy w nim wierzącego, który dzięki Bożej wierności poprzez różne życiowe doświadczenia nabył mądrości. Przywiodła go ona aż do błogosławieństw gór odwiecznych. Wzruszające jest to piękne błogosławieństwo, którym Jakub błogosławi synów Józefa, Efraima i Manassesa. Bóg, z którym ojcowie moi Abraham i Izaak trwali w społeczności. Bóg, który prowadził mnie jak pasterz od początku życia aż po dzisiaj. Anioł, który wybawił mnie od wszelkiego złego, niech błogosławi tym chłopcom. Tak powiedział Jakub. Pierwsza Księga Mojżeszowa 48:15-16. On nie powiedział o sobie, że wiernie chodził z Bogiem. Niestety rzadko tak było.
ale mógł poszczycić się tym, że aż do tej chwili Bóg prowadził go nie tylko jako dobry pasterz na właściwe pastwiska, lecz także wyzwolił go od wszelkiego zła. Jakie piękne świadectwo! Jakub posiadał słabości i wady, doświadczył jednak łaski, pomocy i wierności Boga. W tej świadomości mógł uwielbiać Boga. Umierając, skłonił się nabożnie wsparty o wierzch swojej laski, będącej symbolem życia pielgrzyma. Wielbiąc i sławiąc Boga, opuścił ten świat pełen ludzi popełniających błędy, ale i Boga, który okazuje swoją wierność, aby pójść do wspaniałości wiecznego odpoczynku.